Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku programu Staszczyk Niezależnie, portal radomsko24.pl. Pamiętajcie, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Wojciech Lęk, Przewodniczący Społecznej Rady Sportu w Radomsku. Witam Cię serdecznie, Wojciech. Witam Mirek, witam Państwa. Mówimy sobie po imieniu, bo znam się tak długo, że nie będziemy tutaj stwarzać nowej rzeczywistości. 8 kwietnia 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Sportu nowej kadencji. Tak. To sprawdziłem. Do tej pory, jak dużo odbyło się takich spotkań? Mówię o samej Radzie Sportu, czy z prezydentem Ferencem? Pamiętasz? Ja nie liczę tego, kilka lub kilkanaście. Z prezydentem Ferencem jestem na bieżąco w kontakcie. Nie ma też problemu, żeby poszczególni członkowie Rady się z prezydentem spotykali, zgłaszali swoje uwagi. Wiem, że takie spotkania się odbywają. Ja jestem za tym, żeby był bezpośredni kontakt z władzą, ale to nie tylko z Ferencem, bo też się spotykałem z Radą, z członkami Rady, z członkami Komisji do Spraw Oświaty i Wychowania i Sportu. Na tym pierwszym spotkaniu w tamtym roku, 8 kwietnia, marca, powiedziałeś coś takiego, że głównym celem Rady będzie wynegocjowanie wyższych dotacji na sport w Radomsku. Udało się to, czy nie? Czy pozostało w sferze marzeń? Parę złotych dostaliśmy więcej. Zakłócił temat troszkę koronawirus, bo pojawiły się innego rodzaju wydatki. Celem tej Rady jest do końca kadencji, żeby dotacja na sport w Radomsku wynosiła około 1 000 000 zł. Jest zapotrzebowanie na kwotę powyżej 1 000 000. Dostajemy na te stowarzyszenia około 600, czyli działamy gdzieś na poziomie 60%. Ponieważ sytuacja ekonomiczna w kraju się pogorszyła, więc i spadły wpływy od sponsorów. Dlatego będziemy się mocno uśmiechali do radnych, do miasta, żeby o nas pamiętali, żeby pamiętali o sporcie. Czyli teraz jaka kwota jest rozdysponowana? 600 tysięcy złotych. 600 tysięcy złotych. Marzy Wam się 1 000 000 zł, tak? No, takie jest zapotrzebowanie. Radomsko jest miastem o bardzo dużej strukturze stowarzyszeń sportowych. Mało jest tak małych miast, które mają... Ile jest wszystkich stowarzyszeń? Kilkanaście. No, dochodzimy do 20. Ja mówię o takich aktywnych, czynnych, które robią jakiś wynik sportowy. Rozumiem, bo są i małe, i duże stowarzyszenia, tak. Czyli w takim razie, co braliście pod uwagę, dzieląc te pieniądze? My nie dzielimy tych pieniędzy, pieniądze dzieli komisja, która jest powoływana. My bierzemy w tym udział z głosem doradczym, jest przedstawiciel Rady. Postawiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko, ponieważ ten przedstawiciel Rady nie może być związany z żadnym klubem sportowym, żeby nie było podejrzenia o jakąś stronniczość. Czyli mamy jednego takiego człowieka w Radzie, który reprezentuje Radę i bierze udział w pracach komisji. Jest sporządzona odpowiednia tabela, jest prowadzona odpowiednia punktacja. Ten problem też miała na uwadze Rada Sportu, analizowała ten materiał. Dokonaliśmy pewnych zmian, zaproponowaliśmy pewne zmiany i zostały one zaakceptowane przez Radę, przez miasto. W związku z powyższym bierzemy czynny udział w strukturze podziału, ale samym podziałem zajmują się radni i ludzie spoza. No dobrze, ale od Was wychodzą jakieś sugestie. Które stowarzyszenie Tak, wychodzą sugestie, są mniej lub bardziej brane pod uwagę. Ja uważam, że głos Rady jest zbyt mały w tej kwestii. Rady Sportu. Ja uważam, że ludzie sportu powinni decydować o pieniądzach na sport, ludzie kultury, tej szeroko pojętej, powinni decydować o pieniądzach na kulturę, ale źle się dzieje, jeżeli ktoś, kto... Ja nie mam nic do chórów, żeby nie było tak to odebrane, ale jeżeli ktoś na co dzień zajmuje się chórami, muzyką, nagle poleca mu się, albo go się przekonuje do tego, żeby decydował, ile które stowarzyszenie ma dostać pieniędzy. Czasami ci ludzie nie wiedzą nawet, o jakim sporcie mówimy. To mówisz o tych stowarzyszeniach, o tych klubach. Ja na przykład pamiętam, bo nie tak dawno robiłem program o klubie strzelectwa sportowego Dziesiątka w Radomsku. Wspaniale działający klub. Tak, ale wiesz chyba też o tym, że ten klub, żeby trenować, to adoptuje na trening korytarz w szkole podstawowej, w zespole szkół chyba numer 1 w Radomsku. Tam rozkładają cały sprzęt, tarcze, trenują, strzelają i to wszystko zwijają. Czy tak powinna wyglądać? Ruszyłeś temat, który też postawiła sobie za cel Rada Sportu. Czyli? Poprawa bazy. My mamy bardzo mizerną bazę sportową, a już bazę do uprawiania sportu profesjonalnego. Najbardziej kaleczy się piłka. Ale ja pamiętam, jak rozmawialiśmy chyba z 1,5 roku temu, mówiłeś to samo. Tak. I cały czas zabiegamy, cały czas walczymy.
Działaliśmy w ramach budżetu obywatelskiego, nasi członkowie. Próbowaliśmy ugrać boisko pełnowymiarowe przy szkole nr 6. Niestety nie udało się o jakieś tam 300-400 głosów, ale ten temat nie spadł. Jestem po rozmowach z prezydentem Ferencem. On cały czas wie, że jest taka potrzeba i cały czas szuka pieniędzy i obiecał, że znajdzie pieniądze na budowę przynajmniej jednej płyty pełnowymiarowej sztucznej dla potrzeb piłki nożnej. To samo się dotyczy innych dyscyplin, bo niewątpliwie niedługo zostanie do zagospodarowania obiekt po starym basenie krytym, gdyż będzie otwarty nowy, coś tam trzeba będzie robić. Być może przekonamy prezydenta, tam się znajdzie może miejsce i dla strzelców, na strzelnicę sportową i na inne obiekty. Jest to wszystko w sferze jakichś tam ustaleń. Nie wiem, czy ja nie jestem zorientowany w temacie, czyli basen, ten stary basen przy ulicy Jagiellońskiej przestanie istnieć? Tak. Po otwarciu nowego obiektu? Uważam, że po jakimś czasie musi przestać istnieć, bo to jest bez sensu. Utrzymywanie w tak małym mieście dwóch takich obiektów, gdyż to jest bardzo drogie. Tym bardziej, że cała struktura mosirowska przenosi się na nowy obiekt. Więc pytam się po co. Zobaczymy, jakie będzie wykorzystanie w ogóle basenu. Zatrzymuję się przy tej bazie sportowej, o której mówisz, no to, to jest bolączka chyba od kilkudziesięciu lat, bym powiedział. Bolączka w Radomsku od zawsze. Od zawsze. Ostatnią taką poważną inwestycją to była budowa hali miejskiej przy szkole nr 6. W zasadzie to jest hala przeszkolna. To jest żaden ewenement. To jest no, po prostu hala. No i jeszcze trybuny chyba, tej trybuny przy ulicy Brzeźnickiej na Stadionie Miejskim. To też jakaś tam inwestycja. No to, ale to była inwestycja prywatnego podmiotu, bo wtedy właścicielem obiektu był RKS, inwestorem był RKS, wykonawcą był RKS przy udziale firmy TED. No właśnie, i tu tak jakby się koło zamykało, tych organizacji, jak mówisz, powstaje młodzieży zainteresowanych sportem, no w pewnym stopniu, tak bym powiedział, że to moglibyśmy podzielić na pół, no bo mamy teraz wakacje, nie wiem czy ty, ale ja nie widzę, żeby były boiska zapełnione, żeby młodzież grała w piłkę, pomijam koronawirusa, ale to zainteresowanie jest, no może tylko jest ci zapaleńcy, którzy naprawdę myślą o grze na przykład w piłkę nożną. Nie? To nie tak, bo też sporo stowarzyszeń ma tak zwaną akcję obozową. Na przykład stowarzyszenie, któremu ja prezesuję, jest w tej chwili na obozie w Wiśle, w ośrodku olimpijskim. Dzieciaki nasze trenują co rok przez 7 dni we wspaniałych warunkach, stąd ich nie widać w Radomsku. Ale całe wakacje coś tam się działo i były treningi. Natomiast ja widzę, obserwuję, bardzo często są zajęte boiska i to na Kościuszki, i to na Brzeźnickiej, Ja nie mówię o boiskach na Brzeźnickiej czy na Kościuszki. Ja mam na myśli boiska takie osiedlowe, takie, gdzie tam faktycznie tętniło kiedyś życie. To zdaję sobie sprawę lata młodzieńcze, że tak. Sport przegrał z komputerami, przegrał z telefonami. Mówię o takich wydarzeniach, kiedy my jako młodzi chłopcy kładliśmy dwa tornistry, robiliśmy bramkę, graliśmy w piłkę. A może sport ten normalny, taki nazwałbym, nie przegrał z tym sportem wyczynowym, że młody człowiek 10-9-letni już ma zakodowane, że on musi grać, on musi przede wszystkim wszystko robić, żeby zacząć zarabiać pieniądze, bo to jest biznes. Na pewno tak. No, za moich czasów też tak było, że każdy chciał być Lubańskim, każdy chciał być Kostką. Dzisiaj każdy chce być Lewandowskim, chce być Dudkiem, jeszcze Jackiem Krzynówkiem. Także tutaj to jest zjawisko normalne. Przy czym sport się sprofesjonalizował. Powstało troszkę akademii piłkarskich. Pokazano, że dzieci mogą zaczynać sport w wieku 5 lat, bo tak się powinno zaczynać. Pokazano, że te zajęcia są coraz bardziej profesjonalne. A poza tym, no, zginęły ze szkoły SKS-y. Też takie dziwne zjawisko. Ja kochałem te zajęcia, w nich uczestniczyłem niemalże we wszystkim, co było możliwe. Ale tu i mieliśmy nauczycieli pasjonatów. Wejdę ci w słowo, bo powiedziałeś, że prezydent, nie wiem, dał słowo, czy jakieś zapewnienie z jego strony, że powstanie pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Tak, przy szkole nr 6. Kiedy? W czasie tej jego kadencji. Kadencji, tak. I może by to się już zaczęło w tym roku, tylko no naprawdę się porobiło i miasto miało sporo innych wydatków, my też to rozumiemy, dlatego dzisiaj nie ciśniemy. Czekamy, niech się troszkę sytuacja z pandemią uspokoi, siadamy znowu do rozmów, siadamy do zadawania pytań. Ja nie będę dzisiaj linczował prezydenta, gdyż naprawdę ma ważne zadania. My sobie musimy jakoś poradzić, radziliśmy sobie tyle lat, to jeszcze to trochę wytrzymamy, ale uważam, że jeżeli tylko się sytuacja uspokoi, to na pewno będzie to priorytetowa inwestycja. Musi być skończony basen, to też jest poważna inwestycja, to też się musi finansowo jakoś zamknąć. Ja jestem też po rozmowach z wieloma radnymi, z radnymi koalicyjnymi, pozakoalicyjnymi i oni
też widzą tą potrzebę. Jestem po rozmowach z przewodniczącym Rady Dębskim. Co prawda nie była ta rozmowa wczoraj, ale ja pamiętam, do czego się przewodniczący zobowiązał, że będzie pilnował tego tematu i na pewno jest przyzwolenie. Tylko no, muszą się pojawić środki. Zobaczymy, jak nam jest w stanie pomóc nasz wicewojewoda, bo jest Radą Szczaninem, tutaj też będziemy pukać i pukamy. To nie są takie proste rzeczy. No dobrze, tu stawiamy kropkę i spotkamy się na pewno w kolejnych rozmowach, bo temat jest bardzo ciekawy, intrygujący, bo sport jest ważny. Dziękuję Ci bardzo za przybycie, za skorzystanie z zaproszenia mojego. To ja dziękuję. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejną rozmowę. Portal radomsko24.pl. Subskrybujcie ten kanał. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.